Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, z tej strony Damian Chen i czas na Chiny. A jest to, proszę Państwa, kontynuacja poprzedniego odcinka, którego obejrzało ponad 50 tysięcy widzów. I proszę Państwa, było to dla mnie dużym zaskoczeniem, dlatego że odcinek ten dość mocno wykraczał poza ramy tematyczne tego kanału. I według mnie pokazuje to również, że bezczelne praktyki linii lotniczych nie tylko mnie oburzają. Przyznam Wam się, że po nagraniu poprzedniego odcinka zastanawiałem się nad tym, czy gdybym mógł wrócić się w czasie, czy zrobiłbym coś inaczej. I słuchajcie, nie. Ale obiecałem sobie już, że w przyszłości, jeśli ponownie spotka mnie lub kogoś razem ze mną sytuacja overbookingu, to również nie będę robił afery z tego powodu, nie będę krzyczał, nagrywał ludzi, ale na spokojnie zablokuję kolejkę. Jeszcze mała dygresja, zanim proszę Państwa powiem Wam, co zrobię. Słuchajcie, dużo osób w sekcji komentarzy pisało, że aby uniknąć sytuacji overbookingu, wystarczy przeprowadzić odprawę online. Czyli 24 godziny przed odlotem wchodzicie w komputer czy w aplikację i odprawiacie się online. Są sytuacje, ja to widziałem wtedy też na własne oczy, że ktoś przeszedł odprawę, otrzymał kartę pokładową, czyli ten bilet na samolot, przeszedł odprawę paszportową, doszedł do bramki i tuż przed wejściem do samolotu powiedziano mu, że jest overbooking. To było jakieś dwóch facetów było, jeden okazało się, że nie może lecieć. Czyli odprawa online robi Wam problem, mało kto ma głowę do tego, żeby dzień przed odlotem jeszcze otworzyć komputer, wypełnić poprawnie dane osobowe i tak dalej. Robi Wam problem, a nie zabezpiecza Was przed overbookingiem. Zablokuję kolejkę. Być może osoby za mną będą poszkodowane, ale prawdopodobnie jeśli ja dostaję overbooking, to również wszyscy z tyłu też są na overbookingu. Zablokuję kolejkę i zacznę spokojnie rozmawiać. Powiem obsłudze, że okej, zrobiliście mi overbooking, ja to doskonale rozumiem, to ja sobie teraz tutaj gdzieś usiądę i poproszę cappuccino. Może z double espresso, jeśli to nie jest zbytni problem, bez cukru, bo nie słodzę. Ja sobie tutaj usiądę i wypiję kawę, a ty zapierdalaj. No tak na logikę, czy ja tutaj coś zawiniłem? Przyszedłem grzecznie na lotnisko zgodnie z wyznaczonymi ramami czasowymi ponad 2 godziny przed odlotem. Ktoś pisał w sekcji komentarzy, że o Damian, ale poza Unią Europejską to należy pójść 3 godziny przed odlotem na lotnisko. Nieprawda. Nikt was nie wpuści, nie odprawi 3 godziny przed odlotem. 2 godziny przed odlotem są dopiero informacje, gdzie można się odprawić. Słuchajcie, czy ja tutaj coś zawiniłem? Nie. Zrobiliście śmierdzącą kupę? To teraz posprzątajcie. Rozlaliście to mleko i co, ja mam wycierać? Ja sobie tu usiądę i wy zapieprzajcie. Ja nie mam ochoty teraz biegać po lotnisku, którego nie znam, dzwonić gdzieś za granicę i płacić horrendalne rachunki za telefon. Z jakiej racji? Ja nawet nie mam ochoty ponownie stawać gdzieś tam w biurze w kolejkę. Tak, proszę Państwa, tak należy rozmawiać z liniami lotniczymi. Poproszę cappuccino i ja sobie tutaj spokojnie, cierpliwie poczekam. Biegajcie, dzwońcie, nie wiem co będziecie robić. Ja zapłaciłem za usługę, którą chciałbym, abyście mi dostarczyli. Pojawiło się trochę zarzutów pod poprzednim odcinkiem, że ja za dużo mówiłem, że zbyt rozwlekle. No wiecie, pokolenie Instagrama i TikToka jest przyzwyczajone do bardziej skompresowanych informacji. Nagrywałem również tamten odcinek z myślą o tym, że po prostu załączę go do formularza reklamacyjnego, dlatego że formularz reklamacyjny linii lotniczych LOT jest ograniczony do 2,5 tysiąca znaków, czyli każda kropka, każdy przecinek w tym się liczy. I nie bardzo jest jak opisać całą tą sytuację z tego typu limitem, dlatego postanowiłem, że wyślę po prostu im ten filmik i na spokojnie sobie go obejrzą, poznając całokształt tej sytuacji. Ale w porządku, proszę Państwa, jeszcze raz w skrócie co się wydarzyło. Postaram się, aby również nie było to nudne dla tych, którzy widzieli poprzedni odcinek w całości. Zacznijmy od tego, że tego dnia byłem lekko obolały i oszołomiony lekami, ponieważ byłem po zabiegu medycznym. Wracałem z żoną z Turcji do Polski polskimi liniami lotniczymi LOT. Następny istotny fakt, dotarliśmy na lotnisko ponad 2 godziny przed odlotem, a zatem wzorowo i bez marnowania czasu na głupoty udaliśmy się bezpośrednio do odprawy na check-in. I przechodzi na nas kolej. Dajmy bagaż, wyskakujemy z 2 paszportami. I informuję obsługę, że 2 bilety były oddzielnie kupione, więc jeśli to nie problem, to proszę usadźcie nas obok siebie w samolocie. I słuchajcie, facet słysząc naszą prośbę, widząc małżeństwo, że stoi przed nim, mnie daje kartę pokładową, czyli mój bilet i informuje nas przy okazji, że pana żona nie leci. Ma overbooking.
Proszę Państwa, moja żona jest Chinką i pojawiły się pewne sugestie, że być może ten incydent miał podłoże rasistowskie. Miał związek z dyskryminacją i aby dodać ten fakt do pozwu przeciw polskim liniom lotniczym LOT. Również, aby nie szarpać się o 9000 zł na rzecz zadośćuczynienia, odszkodowania, dorzuci tutaj 500 000 zł dla powodzian czy też na Ukrainę na jakiś szczytny, charytatywny cel. Ale proszę Państwa, to jest czarny scenariusz, ponieważ pozwy są bardzo czasochłonne i energochłonne, dlatego postanowiłem jeszcze cierpliwie poczekać. Reklamacja została złożona 5 dni temu, przez 5 dni jeszcze nikt nie pofatygował się, aby nam odpowiedzieć. Pojawiła się informacja na mojej skrzynce mailowej, że może to potrwać od 14 do 30 dni. Proszę Państwa, co należy tutaj dodać, moja małżonka jest szalenie inteligentną kobietą i mądrą, ale nie włada dobrze językiem angielskim. Nie ma talentu do języków obcych. Słuchajcie, prowadzi teraz dobrze prosperującą, coraz większą firmę. Tam już ponad 15 pracowników jest zatrudnionych u niej. I powiem Wam, że po poprzednim filmie skontaktowało się ze mną kilka osób, które myślę, że mogę nazwać ludźmi sukcesu. Ludźmi, którzy naprawdę doszli do czegoś w swoim życiu. I tak samo mi powiedzieli. Ja doskonale rozumiem Twoją żonę. Też nie znam języka angielskiego i dlatego często wybieram właśnie polskie linie lotnicze. I te osoby, które przed chwilą nazwałem ludźmi sukcesu, powiedzieli, że doskonale rozumieją nerwy, stres mojej żony, bo mówią, że oni również w tej sytuacji by sobie po prostu nie poradzili. Dlatego właśnie ja stanąłem na głowie wtedy, aby ona otrzymała ten bilet i poleciała ze mną. I jak doskonale wiecie z poprzedniego odcinka, kroki, które podjąłem, doprowadziły do tego, że ona dostała ten bilet, ale nie wsiadła do samolotu, ponieważ trafiliśmy na niekompetentny personel. Pod ostatnim filmem niektórzy z Państwa pisali, że hej, hej, hola, hola, ci ludzie nie pracowali dla LOT. A ja Wam odpowiem, że mam to w 4 literach. Albo pracowali w LOT, albo dla LOT wedle określonych standardów współpracy. Wedle standardów, które zignorowały klienta, doprowadzając do katastrofy. To przecież w pierwszej kolejności to nie poinformowano nas o tym, że istnieje fizyczne biuro linii lotniczych LOT na lotnisku w Stambule. Ktoś napisał, że jeżeli linie lotnicze latają na dane lotnisko, to muszą posiadać na tym lotnisku biuro. Nieprawda, szukałem biuro obsługi British Airways na lotnisku w Warszawie, dlatego że British Airways lata na Warszawę i nie mają biura w naszej stolicy na największym lotnisku w Polsce. Kochani, de facto 4 razy odmówiono nam pomocy. No nie powiecie, że nie próbowaliśmy. Pierwszy raz na odprawie w Stambule. Idźcie sobie i radźcie sobie sami. Drugi raz na bramce w Stambule, kiedy błagałem obsługę, aby ściągnęli żonę. Trzeci raz w obsłudze klienta na lotnisku w Stambule i czwarty raz w obsłudze klienta w Warszawie. 4 razy odmówiono nam pomocy. Ile nerwów i zdrowia straciliśmy, to jest niepoliczalne. Ale można policzyć, ile dukatów nam ubyło bezpośrednio na skutek overbookingu i braku profesjonalizmu linii lotniczych LOT. Straciliśmy w krótkim czasie ponad 9000 zł. Jakby nie było, na sam koniec ja jeszcze trafiłem do szpitala. A wystarczyło przecież nie marnować czas i ruszyć dupę. Słuchajcie, ja człowiek po zabiegu na lekach w ciągu 20 minut sposobem, ale przemknąłem jakoś i znalazłem się na bramce. Oni, ludzie z odpowiednim identyfikatorem, może z tym nawet samochodzikiem elektrycznym, który jeździ po lotnisku, prawdopodobnie w 10 minut w obie strony by przerzucili moją żonę do samolotu. Bagaż, tą walizkę mogliby zabrać z nią i później na bramce wrzucić do luku bagażowego. Wielokrotnie widziałem, że jakieś większe torby czy też wózki po prostu zabierano na bramce i wkładano do luku bagażowego. W szoku byłem, czytając niektóre Państwa komentarze, bo wynika z nich, że naprawdę jesteście już elegancko wytresowani przez linie lotnicze. To, jak linie lotnicze pomiatają często swoimi klientami, którzy płacą ciężkie pieniądze za te połączenia, to jest straszne nieposzanowanie klienta, to jest niewyobrażalne. A wciąż wielu z Was pisze, że to jest normalne i trzeba po prostu wykonać overbooking. To, co ja wyczytałem pod poprzednim filmem, Waszych komentarzach, Wasze historie, słuchajcie, aż mi się tutaj po prostu zjeżyły przeszczepy z bobra. To jest niewiarygodne. Komuś anulowali bez poinformowania. Słuchajcie, osoba niepełnosprawna na wózku, skasowali bilet. Zero informacji. Człowiek zasuwa kawał drogi na lotnisko i dowiaduje się, że nie poleci. Komuś zrobili overbooking na urlopie. Przyszedł wreszcie ten wymarzony urlop. 2 tygodnie w ciepłych krajach i nagle kasują ci połączenie, mówią, że jest overbooking, ale spokojnie, za 5 dni wylecisz.
Przecież to się nadaje na kanał Zero. Stanowski, zastanów się, bo myślę, że warto. Przecież tyle się mówi o tym, że to już nie jest komuna, że we współczesnych, nowoczesnych czasach to już są usługi na jak najwyższym poziomie, klient nasz pan, klient ma zawsze rację, a tu linie lotnicze po prostu robią jakąś gangsterkę. Słuchajcie, pojawiły się komentarze, że powinienem znać swoje prawa, regulamin przeczytać. Słuchajcie, czy wy czytacie regulamin zanim wsiądziecie do autobusu? Przecież samolot to jest latający autobus, który ma bardzo proste zadanie: przewieźć wasze 4 litery z punktu A do B. Nie dajmy się zwariować, ludzie, każdy ma tyle własnych problemów życiowych, zawodowych. Czy mamy jeszcze czytać regulamin dotyczący przelotów? Czy ja powinienem zabrać kancelarię, przedstawiciela kancelarii prawnej, wybierając się gdziekolwiek samolotem? Zobaczcie, jakie to jest proste. Wchodzicie na lotnisko, odbieracie bilet, nadajecie bagaż, przechodzicie 2 kontrole, dochodzicie do bramki, wchodzicie do samolotu. Jesteście w miejscu przeznaczenia, kontrola, bagaż, wychodzicie. Takie linie, na przykład jak linie lotnicze LOT, po prawie 100 latach obecności, tam jest chyba 97 lat już minęło od kiedy LOT został założony, oni wciąż nie opanowali tego. Napiszcie proszę, jakie są wasze ulubione linie lotnicze. Słuchajcie, ja tak naprawdę nigdy nie miałem przejść z LOT-em, jeszcze nigdy wcześniej nie nadepnęli mnie na odcisk, a kiedyś korzystałem z LOT-u dość dużo, gdy mieszkałem w Pekinie przez kilka lat. Dość często latałem na połączeniu Pekin-Warszawa, dlatego że to jest jedyne połączenie bezpośrednie pomiędzy Chinami a Polską. Niestety środkowe Chiny geograficznie i południowe Chiny nie mają żadnego połączenia, nie wiem dlaczego. Znaczy nie mają bezpośredniego połączenia, każdorazowa tego typu wycieczka wiąże się z transferem. A porównanie mam z latałem Lufthansą, Finnairem i Aeroflotem. Więcej nie pamiętam. Tak mi się wydaje, że na tym połączeniu korzystałem przede wszystkim z tych linii lotniczych. Wiele osób psiaczy na Aeroflot. Ja jeszcze przed wojną, kiedy można było z niego korzystać, korzystałem z przyjemnością. Co prawda mieli oni leciwe te maszyny, ale było w nich wygodnie. Być może dlatego, że właśnie to były stare samoloty, być może również dlatego, że Ruscy są więksi. To też te fotele zawsze były duże, były wygodne, nawet w klasie ekonomicznej było dużo miejsca na nogi. No i rosyjska kuchnia do najgorszych nie należy. Niestety poważnym minusem lotu Aeroflotem był transfer w Moskwie. To lotnisko zawsze jak tam byłem, to był jeden wielki chaos, jakieś problemy. Raz na dłuższym transferze, przy dłuższym oczekiwaniu na kolejny lot, okradziono moją walizkę rejestrowaną, odpięli kłódkę, wyciągnęli obuwie nowe, wyciągnęli elektronikę, pudełko zostawili tak dla pozoru i zapięli z powrotem kłódkę. Było to też jedyne lotnisko, na którym bałem się zdrzemnąć właśnie w przypadku dłuższego transferu. Dlatego, że mimo, że lotnisko niby jest miejscem strzeżonym, jest to strefa międzynarodowa i tak dalej, było to jedyne lotnisko, na którym spotkałem hobo, czyli bezdomnego. Po prostu jak scena z tego filmu Terminal z Tom Hanksem, tak tylko w tym przypadku ruska odmiana Hanksa. Facet chodził w poszarpanym, rozwalanym garniturze, chodził po terminalu i żebrał od ludzi pieniądze. Ja myślałem, że on po prostu chce się zebrać jakieś tam właśnie te pieniążki i w jakiś sposób wyrwać z tego miejsca. Tymczasem, słuchajcie, na środku terminala był taki mały bar i on do tego baru po prostu poszedł, ja akurat siedziałem obok, znaczy doskonale widziałem tą scenę, siada przy tym barze, na blacie rozwala te monety i wymienia na 2 lufy wódki. Moimi, że tak powiem, airlines of choice, takimi liniami wyboru są linie katarskie. Mnie przynajmniej Katarczycy jeszcze nigdy nie zawiedli. Ekonomiczna, duże, szerokie fotele, masę miejsca na nogi, pyszne jedzenie. Po prostu te samoloty są na wypasie, nawet w klasie ekonomicznej. Obsługa, oni spełniają wszystkie widzimisię i są na każde wasze zawołanie. Po prostu bajka. Nie wiem, czy oglądaliście stand-up Paczesia Dubaj. Napiszcie w YouTubie, wyszukiwarce Pacześ, Rafał Pacześ, Dubaj. Tylko on chyba leciał nie katarskimi, ale Emiratami. Ale to jest ten sam level, tak?
chcesz pierogi, no może nie, może niekoniecznie. Ale nie, naprawdę jest, kurczę, tu macie Emiraty i to wcale nie są drogie i znacznie niżej pozostałe linie lotnicze. Teraz mi się przypomniało, jak lecieliśmy do Turcji, to było strasznie zimno w samolocie. I mówię, żona mi marznie, czy możecie podać kocyk. I się dowiedziałem, że nie, kocyk tylko w klasie biznes. Chciałem zapłacić. No, nie ma, tylko klasa biznes. Takie drobiazgi właśnie psują waszą opinię. Niestety, ale po ostatnim filmie skontaktował się ze mną znajomy i mówi: Damian, straciłeś 9000 zł, a ja 8000 niedawno straciłem i niestety były w to zaangażowane moje ulubione linie lotnicze katarskie, także nieładnie Katarczycy. Słuchajcie, zrobili rezerwację chyba do Tajlandii, a może też Turcja, bo na te dwa kierunki często się udaje. Z żoną i z córką leciał. Podczas rezerwacji popełnili jakiś błąd w danych osobowych. Nie wiem, literówka czy urodziny były źle wpisane. Nie jestem pewien, nie dopytywałem. Przylecieli na lotnisko w Polsce, chcą wylecieć, są na odprawie i okazuje się, że nie mogą wylecieć, ponieważ te dane osobowe się tam lekko nie zgadzają. Udali się do biura, aby skorygować. I akurat chyba właśnie w Warszawie byli, na lotnisku w Warszawie jest biuro katarskich linii lotniczych. Okazało się, że nie ma w ogóle opcji. Zapytał się wtedy linie katarskie, czy w takiej sytuacji mogą wykupić ponownie swoje miejsca w samolocie. Tak, no przecież były te miejsca trzymane zapewne dla nich. I liczył, że być może po prostu jakoś po kosztach to wykupi. Tymczasem ręce opadają, po prostu szok. Okazało się, że zaoferowali mu wykupienie jego własnych miejsc, ale za podwójną cenę pierwotnego zakupu tych miejsc. Rozumiecie? Po prostu skandal. Nie kupił, poleciał, zostawiając swoją żonę i córkę na lotnisku. No patrzcie, ja tylko żonę zostawiłem, a no żonę i córkę, ale Polki w Polsce, także nie było z tym wielkiego problemu. Poleciał i zakupił jednocześnie na dzień następny lot dla nich po normalnej cenie. Także już nie wiadomo, co zrobić, może najlepiej w ogóle nie latać. W naszym przypadku dość ciężko byłoby zrezygnować z połączeń lotniczych. Tak sobie to życie ułożyliśmy. Może Chiny wreszcie zbudują teraz, budują kolej, która będzie szybciej jechała niż samoloty latają. Tylko na razie jest to tam między dwoma miastami w Chinach. Będzie już stawiają. Być może kiedyś zrobią takie połączenie międzykontynentalne. Byliśmy nad morzem z dziećmi w tym roku, nad polskim Bałtykiem. Siedzimy sobie, dzieci się tam bawią. Jakieś małżeństwo takie starsze przyszło, usiadło na piasku, zaczęli pić winko. I kobieta, no byli tacy troszeczkę odklejeni, dlatego że kobieta zaczęła komentować białe kreski na niebieskim niebie. Wiecie, no jak samolot przelatuje, zostawia taką linię. I mówi, że to jest specjalnie robione. One tak specjalnie latają, żeby nas zatruć, żeby nas wybić, wszystkich ludzi tutaj. I żeby pogodę zmienić. Oni zachwyceni byli naszymi dziećmi, tak? I tam trochę zaczepiali Henia, ale tam no, nie doszło do jakiejś interakcji większej, no ale byli dość blisko nas. Henio tam, słysząc, że tam pani coś opowiada o niebie i o samolotach, zaczyna przy niej na głos liczyć te kreski i mówi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No co ta kobieta? I oni chcą nas nie będę kończył, bo to może algorytm niewłaściwie wychwyci i coś tutaj ograniczy w zasięgach. Był wtedy z nami, znaczy był ze mną tak naprawdę, bo byliśmy z dziećmi, w sensie ja ze szwagrem byliśmy nad morzem. Szwagier jest z Meksyku, on uczy się polskiego języka. Nie wiem, na ile dobrze zna polski język, dlatego że my po angielsku z sobą rozmawiamy, ale w każdym razie na tyle chyba rozumiał to, co ci ludzie mówili, że powiedział do swoich córek, aby nie podchodziły do tego małżeństwa, żeby nie rozmawiali z nimi. Dziękuję wszystkim za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zajdziemy.